No, witam. Witam Was. Cześć, cześć, Dawid, witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo. Z góry przepraszam Was, już od razu mówię za takie ewentualne przerwy w mówieniu, ale ja będę to powtarzał, że ja mam taką wrodzoną wadę wymowy z niepełnosprawności wynikającą, więc cały czas tak mówię odgórnie. A tym się dzisiaj zajmiemy się konkurencją dla SKGO. Tylko, że od RMF. Nazywa się RMF On. Pokażę wam aplikację, a potem pokażę wam stronę internetową, tak jak poprzednie filmie, nie? Że można słuchać sobie w przeglądarce. Otwieramy sobie sklep Play, żeby już nie przedłużać. Link będzie w opisie. RMF On. Proszę bardzo, to jest konkurencyjna usługa do SKGO, tylko że od RMF, a SKGO jest od Eski, od właścicieli Radia SK, czyli od grupy radiowej Time, a RMF On jest od grupy radiowej RMF, czyli od właścicieli między innymi RMF FM, RMF Classic i RMF Max. Oni więcej stacji takich występujących w eterze nie mają. No właśnie, no muszę zaczynać. To jest właśnie to. Z góry was przepraszam. Jestem z wami z powrotem i ja mówię, czasami tak mogę przerywać, to tak proszę nie krytykować, nie? Bo ja na to wpływu nie mam. Dobra, otwieramy sobie aplikację, żeby naprawdę nie przedłużać. Poza radiem internetowym RMF On ma też podcasty, co też jest reklama oczywiście, bo to jest w takiego typu aplikacjach to jest reklama, licencję trzeba potwierdzić. OK. I otworzyła nam się taka aplikacja. I co my tu mamy? Do góry mamy ulubione stacje radiowe. To później wam pokażę, jak taką stację dodać do ulubionych. Dalej mamy podcasty, co też jest bardzo fajną rzeczą. Bo co to jest podcast? Jakby ktoś nie wiedział, nie sprawdzę tylko, czy nagrywam. Nagrywam. OK. Podcast to jest taki serial, tylko że do posłuchania. Jak w telewizji mamy, nie wiem, M jak miłość, Barwy Szczęścia, czy jakieś zagraniczne, typu Elif i tego typu seriale, to tutaj mamy podcasty, czyli właśnie też takie seriale, tylko do posłuchania. I to można też odcinki, i to też na tej samej zasadzie działa, tylko że do posłuchania. I to mamy te podcasty pogrupowane na takie kategorie. Wszystkie, a nie, to nie była pierwsza kategoria. Zasubskrybowane, czyli obserwowane. Tak? Czyli obserwowane przez nas te podcasty. Czyli nic innego jak tak jakbyśmy kanał na YouTube zasubskrybowali, nie, to dostajemy nowe powiadomienia o nowych filmach, nie? To tutaj jest dokładnie to samo. Dalej mamy wszystkie, czyli kategorie, gdzie są wszystkie razem wymieszane. Najpopularniejsze jest w danej chwili na serwisie RMF On. Ja tych podcastów nie będę wam opisywał, bo ja podcastów specjalnie nie słucham, tylko przedstawię wam kategorię i co tutaj mamy, bardziej aniżeli nie będę przedstawiał, co to jest za podcast, bo ja podcastów specjalnie nie słucham. Nie? RMF24, czyli podcasty informacyjne. I tu mamy tak, fakty RMF FM, podsumowanie dnia RMF FM, poranna rozmowa w RMFFM, popołudniowa rozmowa w RMFFM, pozwól na słowo, Ameryka Dżbicka, gość Krzysztofa Zielca, magazyn sportowy, naukowo rzecz ujmując i Twoje zdrowie. Dalej mamy kategorię sensacja, czyli podcasty kryminalne. Bardziej takie. Dorwać bestie, sceny zbrodni, misja specjalna i kryminarium w RMFFM.
No, ty jak lubisz bardziej posłuchać sobie takiego kryminału, to coś dla ciebie. Dalej mamy polecane w danej chwili, to jest RMF On. Kolejną kategorią jest komedia, czyli seriale, podcasty komediowe. No mam nadzieję, że wiecie, co to jest komedia, nie? No tak jak mamy film, serial komediowy, to tutaj mamy też podcasty komediowe. Halo, kto mówi? Janusz i Grażynka. Niedomówienia Artura Andrusa. Budzilla. Budka Babina. Królowa Eteru. Siemek Sygnalista i Uniwersalni. Dalej mamy Nauka i Technika, czyli podcasty z pokroju technologii, na przykład, nie wiem, IT, czyli Information Technology i tego typu naukowe bardziej podcasty. Nowa Huta krok po kroku, Odeon Stanisława Janickiego, Bliskie spotkanie, Datownik historyczny, o, to jest fajne, to będzie fajne dla mojego wujka, bo mój wujek jeden lubi bardzo historię, więc to mu się może spodobać. To ja to włączyłem, to jest taki historyczny podcast. Jak lubisz historię, to sobie zobacz, bo to jest fajnie prowadzone. Dalej mamy Technika dla laika, Piątka z literatury, Jasna strona świata, warto wiedzieć, że czyli takie ciekawostki, spis treści, magazyn literacki, Ameryka i ja, Półka idealna, opowieści ze świata popkultury, Krzysztof Stary opowiada, przepraszam, Żyj świadomie, Polak potrafi, ABC dobrego zdrowia, bajki dla dorosłych, fotowoltaika i jedna lajka. Czyli właśnie informacje, jak założyć sobie fotowoltaikę i kontrolować taki podcast dla tych zainteresowanych. W zgodzie z naturą nie mamy planety B. Czyli podcast, bo ja sobie niektóre podcasty włączyłem. Nie mamy planety B, to jest taki podcast z informacjami, jak dbać o naszą planetę, bo nie mamy drugiej. Więc to była właśnie nie? Historia dla dorosłych. No. Ale uwaga, właśnie tam, gdzie jest napisane dla dorosłych, się pojawiają takie specyficzne że nie wszystkie podcasty są dla młodzieży. Bo niektóre, tam gdzie jest napisane dla dorosłych, to jest rzeczywiście dla dorosłych, bo ja sobie to włączyłem. I tam nie ma wulgaryzmów, ale są takie właśnie tematy ciężkie, więc nie polecam młodzieży, bo jest takie, zwłaszcza osobom delikatniejszym. Dalej mamy sport. Tutaj mamy na czas nagrywania tylko jeden. Sport to zdrowie. Podcasty muzyczne, poblista, zakazana historia radia, zagraj to jeszcze raz, rock'n'rollowa historia świata, ostatnie dni legendy i pop bands. No i ostatnia kategoria RMF Max, czyli podcasty stworzone przez RMF Max. Co u was dobrego? Co robicie, że nie śpicie? To coś dla nocnych Marków. Jakie było pytanie? Budzilla. Babka Babina. Królowa Eteru. Przemek Sygnalista. Hop Benz. Max Games. To coś dla graczy. Bo ja sobie to włączyłem i tam opowiadałem o grach. O gamingu. Uniwersalni i RMF Gold. To jest sportowy też podcast. Tylko że od RMF Max. Nie? No, gol to bardziej taki piłkarski. No i każdy podcast sobie tu wybiorę przykładowy, bo tak to jest tak samo z każdym podcastem. Wybieramy sobie przykładowy podcast, który nas zainteresuje. I mamy tak listę odcinków. To na kod ma bardzo mało odcinków, więc bierzemy inny.
O, tutaj ma więcej. Jak widać, możemy sobie się winąć i włączyć. Po prostu klikając odcinek, nam się ładuje. Tylko sobie przyciszę telefon, bo może mam na full. Bo ja nie lubię się tak wzdrygać. Bo się mogłem wzdrygnąć, nie? Albo przyciszę całkiem to, bo wam jeszcze coś tylko pokażę. Dobra? No nie można, ale no nie można, nie chcę tego na nagraniu pokazywać, ale tutaj mamy przewijanie obok tego playa, przewijanie w czasie do tyłu i przewijanie w czasie do przodu. I teraz możemy sobie tak przewijać, nie? Tym paskiem. Tak to wygląda. No i okładka podcastu jest też, nie? Na szoku. Poza tym możemy sobie zasubskrybować podcast, czyli zacząć go obserwować, czyli jak pojawi się nowy odcinek, to dostaniemy powiadomienie push na telefon. Osobie to unsubuję, bo nie chcę tego. No i mamy informację, czyli opis danego podcastu. Jeżeli nie wiesz, o czym ten podcast jest, to możesz sobie przeczytać, nie? I obok każdego odcinka mamy jeszcze menu i tu w tym menu mamy oznaczyć, tylko możemy jako nieodtworzony bądź odtworzony pobrać na telefon do trybu offline. Odtworzyć normalnie z internetu i zasubskrybować albo unsubować podcast, nie? Ale z tym pobieraniem, co wam powiem, że jest średnio. Bo ja to pobieranie testowałem i raz się ściąga, raz nie ściąga, a jak się ściągnie, to potem nie idzie tego usunąć. Musiałem odinstalować całą aplikację, żeby się tego pozbyć. Także z tym chyba, że to jest kwestia mojego telefonu, no ale to już polecam sobie sprawdzić. Nie we własnym zakresie, bo to jest mi niepotrzebne, bo nie słucham podcastów. Dalej. Dalej mamy ostatnio słuchane stacje radiowe. RMF w pracy i tutaj mamy już właśnie radio. RMF w pracy, RMF2 Pop, RMF for Dance and R&B. R&B to jest roll and bass. Roll and bass to jest takie pomieszanie popu z takim trochę elementami takimi. R&B to jest taka specyficzna muzyka. Podobna trochę do popu, ale to nie jest to samo. To już polecam we własnym zakresie sobie sprawdzić, bo nie chcę tego filmu przedłużać. RMF Dance, RMF Rock, RMF Słoneczne Przyboje i to tyle. Wszystkie stacje, ich jest, zobaczcie, łącznie ich jest 96. Więc jest naprawdę w czym wybierać. I to mamy pokategoryzowane. Ja już tak myślałem, że chyba nie będę wam pokazywał tych stacji, wszystkich opisywać, bo jest ich 96. Trwałoby to wieki. Pokażę tylko wam je, nie? Tu mamy ulubione właśnie, ostatnio słuchane. W pracy, to wam już pokazałem. Wszystkie stacje łącznie wymieszane, wszystkie razem. Polecane przez RMF On. Popularne w danej chwili. To się będzie zmieniało w czasie, więc tego wam tu nie pokażę, co tutaj ja mam, bo to się następnego dnia już ta lista jest inna. Więc to się zmienia. Więc dobra. Dalej mamy listy przebojów. Czyli takie playlist, radio internetowe z playlistami top of the top. Czyli tutaj mamy Best of RMF On, RMF Max Hop Bands, największe polskie przeboje, RMF Popista, RMF Przebój Roku 19, RMF Top 30 Dance, RMF Top 30.pl, RMF Top 30 Pop, RMF Top 30 Disco Polo, RMF Top 30 Święta. No te świąteczne stacje, one są okresowe. Więc latem tej stacji oczywiście nie ma. Nie? Bo one są włączane tylko na czas jakiś tam określony. Imprezowe stacje. RMF For Dance and R&B, RMF 70s, Disco, RMF 80s Disco, RMF 90s Dance, RMF Bravo, RMF Club, RMF Dance, RMF Disco,
RMF Gold, RMF Team, RMF Party, RMF Pobudka, RMF Polska Parywatka, RMF Disco Polo, RMF Słodne Trzy Przeboje, RMF Studencka Impreza, RMF Top 30 Dance, RMF Trend Songs, Specjalne Okazje, 30 lat RMF FM i dalej mamy już takie stacje od RMF, od 50s do 2010. Proszę zobaczcie. Za 2010 mamy dla dzieci RMF Beatlemania, czyli coś dla fanów Beatlesów. RMF Depeche Mode, RMF Fitness, czyli coś z muzyką dla do fitnessu, nie? Do biegania i tak dalej. RMF Game Music, to jest naprawdę fajne, bo jak ja to włączyłem i bratu pokazałem kiedyś, to tam jest sansa soundtracki z gier. Także jeżeli dużo grasz w gry, to coś dla ciebie, bo tam są soundtracki z gier, sobie możesz posłuchać. RMF Kolędy, znowu okresowa stacja, która nie jest dostępna cały rok, nie? RMF Lady Punk, RMF Love, czyli coś dla zakochanych, RMF Michael Jackson, RMF Niezapomniane Przeboje, i RMF Queen i RMF Święta. A jeszcze jest dalej Top 30 Święta i Top i Fresh 2020. Dalej mamy muzykę rockową, RMF 3, top, RMF 3, pop rock, radiomania, nie, radiofonia, RMF alternatywa, RMF blues, RMF, co to jest blues? Blues to jest taka muzyka podobna trochę do jazzu, tylko że blues bardziej stawia na skrzypce, wiolonczele i tego typu instrumenty, a jazz bardziej na trąbkę, puzon i tego typu instrumenty inne. RMF Beatlemania, RMF Classic Rock, czyli takie starsze utwory rockowe, RMF Depeche Mode, Fitness Rock, Gold, RMF Grunge to jest taka grupa rockowa. Albo bardziej odmiana, bo ja się na tym na roku nie znam, także mogę się mylić, także mnie poprawcie najwyżej. RMF Hard and Heavy, czyli muzyka z hard rockiem i heavy metalem. RMF Lady Punk, polski rock, Queen, rock progresywny, studencka impreza. Dobra? Polska muzyka, RMF Lady Punk, największe polskie przeboje, piosenka literacka, czyli z filmów i taka bardziej muzyka literacka, czyli taka też specyficzna dla wąskiej grupy odbiorców, no taka bardziej literacka, no innego słowa nie ma. Po polski hip-hop, polski rock, disco polo, oczywiście musi być, polskie przeboje, PRL, czyli muzyka z PRL-u, typ Pidesi, Budka Suflera i tego typu zespoły. Top 30 Disco Polo, polska prywatka, czyli taka prywatka, jakby ktoś nie wiedział co to znaczy, to prywatka to była takie bardzo popularne w latach 80-tych, 70-tych się tego określenia używało. 90-tych na początku może dasz. Prywatka to była taka impreza prywatna. O, taka, no jak sobie na to wskazuje, nie? Taka, no. Polska prywatka i top 30.pl. Jak widzicie, może tej aplikacji pojawiają się reklamy, ale no ja ostrzegałem w poprzednim filmie, kiedy mówiłem o SKGO, że w tego typu aplikacjach, gdzie mamy radio internetowe, które jest przede wszystkim za darmo, no zawsze będą reklamy, nie? Więc tego nie, nadal nie będziemy mieli wpływu, więc ja to akceptuję.
Ja to akceptuję, ja co prawda mam Adguarda zainstalowanego, ja te reklamy sobie wytnę, ale on jest płatny. Co prawda, ja mam spiraconego tego Adguarda, więc ja go wam na chwilę nie pokażę. Ale on jest płatny niestety. No ja mam rozszerzenie w przeglądarce na komputerze też Adguarda. I też blokuje bardzo fajne reklamy. I co najfajniejsze, Adguard nie blokuje, nie potrzebuje roota do działania. Ale ten film, nie film na tej temacie, więc wracamy do RMF On. Dalej mamy POP, i tu mamy RMF Tu POP, RMF 30 lat RMF FM, RMF Bravo. Co to znaczy Bravo, jakby ktoś nie wiedział. Bravo, nie wiem czy to ma powiązanie z albumami Bravo, bo to tak wygląda, bo ja pamiętam kiedyś było coś takiego, co się nazywało Bravo Hits. I to były, to ja mam jedną płytę, Bravo Hits. To były takie albumy, takie składanki. Ja nie wiem, czy to nie ma związku właśnie z tym. Jak ktoś wie, to niech się wypowie. Tak samo RMF Team. Też nie wiem, co to znaczy do końca, więc nie wypowiem. RMF Fitness, RMF Chodniu, RMF Love, piosenka filmowa, pobudka, ty idealna muzyka na poranek, RMF Polskie Przeboje, Słoneczne Przeboje, Top 30 Pop, RMF w pracy, Radio Gra Toruń i Radio Gra Wrocław. Radio Gra Toruń i Wrocław to są stacje regionalne. Radio Gra. To są te widoczne, należą do grupy radiowej RMS. Bo one występują w tej aplikacji, więc widocznie muszą należeć. Tak samo radiofonia. Widocznie to też jest zakres. Ale nie wiem, czy one występują w eterze. Prawdopodobnie tak. Więc nie jestem w stanie tego sprawdzić, czy w eterze FM występuje, bo musiałbym się przejechać do Torunia, żeby to sprawdzić. Albo do Wrocławia. Odprężenie, czyli muzyka do odpoczęcia. RMF 5, łagodne przyboje. RMF Ballady, Chillout. RMF Chillout dalej jest, jakby ktoś nie wiedział, co to jest Chillout. Chillout to jest też taka muzyka specyficzna. Też trochę nawiązująca do jazzu, ale Chillout zawiera bardziej takie dźwięki elektroniczne. A jazz jest bardziej taki klasyczny, instrumenty są wykorzystywane. Także jakby też nie wiedział, nie? To już polecam sobie posłuchać w własnym zakresie, bo nie będę na filmie pokazywał, bo nie chcę problemów z prawem autorskim. RMF Teen, no właśnie Teen, tak samo nie wiem, co to jest Teen, więc nie wypowiem. Jak ktoś wie, a może chillout to też są klasyczne instrumenty, tylko że bardziej taki fortepian, pianino, a jazz to jest trąbka puzon, a blues właśnie bardziej skrzypce wyłączyła i tego typu, nie? Jak ktoś wie, to niech się wypowie, co to znaczy teen, bo ja chillout to wiem, co to jest. Mniej więcej, ale teen to pierwszy raz tak słyszę. Więc wypowiedzcie. No i mamy RMF piosenka filmowa, piosenka literacka, relax, smooth jazz i styl. Smooth jazz to jest odmiana jazzu. Też taka. Nie, ja jazzu specjalnie nie słucham praktycznie w ogóle, ja tylko trochę posłuchałem, żeby się dowiedzieć, co to jest. Kiedyś, ale to było, wiem, kilka lat temu, więc 5 może. Dalej mamy R&B i hip-hop. Właśnie, że od pewnego znajomego na internecie się dowiedziałem, że R&B jest trochę też podobny do hip-hopu. Więc to też ma trochę chyba związek z hip-hopem, jeżeli chodzi o brzmienie, nie? Bo to jest taka mieszanka gatunków. Hip-hop, właśnie pop i czasami trochę takiego, to jest taka muzyka specyficzna. Trochę takiej gitary się też tam pojawia. To jest taka muzyka dziwna, taka mieszanka. Więc, ale ja polecam we własnym zakresie sobie sprawdzić, nie? Jak jesteś ciekawy. Dalej mamy kategorię R&B i hip-hop.
Dance 4, nie, RMF 4, For Dance and R&B, RMF Bravo, RMF Teen, RMF Hip Hop, RMF Hot New, RMF Polski Hip Hop, RMF R&B, RMF Reggae. Reggae to jest taki taniec. Też do muzyka sposobna do tańcu, tańca, reggae. To jest też taka muzyka, do sposobna do tego tańca. I Sizir FM, nie wiem, czy ja to dobrze przeczytałem, ale nawet nie wiem, co to też znaczy. Sizir, czy Sizir, nie wiem, jak to trwa. Czy to jakaś wykonawca też jest? No ja tego wykonawcy nie znam, więc nawet nie wiem, czy to jest wykonawca, więc nie powiedzcie również. Chętnie się dowiem. Muzyka święta, muzyka RMF Celtic, czyli muzyka taka celtycka, bardziej taka religijna. RMF Cuba, RMF Francis, RMF Latino i RMF Shanty. I ostatnia kategoria, muzyka klasyczna, RMF Chopin, RMF muzyka filmowa, RMF muzyka klasyczna. No także, jak widzicie, tej stacji jest naprawdę dużo. Jest, każdy coś znajdzie dla siebie, bo jest od jazzu, po R&B, po hip-hop na techno contents. Więc każdy coś znajdzie dla siebie. No, naprawdę polecam. Dalej mamy, to byłyby te stacje. Do góry mamy wyszukiwarkę. Możemy sobie przeszukać tą usługę RMF On. I po lewej stronie mamy menu. To mamy start, czyli właśnie ten ekran startowy. A jeszcze wam pokażę, jak wygląda player na przykładowej stacji RMF On. Cicho, bo coś włączyłem teraz. Jakąś reklamę nacisnąłem. Przyciszę ten telefon, żeby nie było za głośno. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Bo jak ja się tak wzdrygnę, to potrafię nawet podskoczyć. Bo to ja muszę tak unikać, bo ja nie będę wiedział, ale ja choruję jeszcze na epilepsję. Więc muszę tak unikać takich gwałtownych scen, migających świateł i takich właśnie gwałtownych zmian. No widzicie, po lewej stronie jest, po prawej stronie możliwość połączenia sobie ulubionych, dodania do ulubionych, nie? I po lewej stronie możliwość połączenia wyłącznika czasowego. Możemy sobie tu aktywować i wybrać czas. Po jakim czasie ma się radio wyłączyć. Dobra, nie będę. Włączę inną stację, bo jest jakiś problem teraz. No, aha, reklama. No i znowu podskoczyłem. No właśnie, muszę tego unikać. Dobra, ale okej. No to sobie tak mam. Ale jest dobrze. Więc dobrze. I możliwość mamy dodanie do ulubionych, nie? I okładkę płyty. Utwór i utwór, który dany jest wykonawca i utwór. Nie? I do góry mamy też wyszukiwarkę i możemy też ten sposób dotrzeć do wyszukiwania, nie? Audycji, stacji. Dalej w tym menu mamy wszystkie stacje, czyli właśnie tą kategorię, gdzie mamy wszystkie stacje wymieszane razem ze sobą, ulubione. Tutaj dodałem właśnie RMF Max i jak widzicie mam RMF Max. I do góry mamy też tutaj te ulubione na samej górze. Ostatnio słuchane stacje. RMF Max na przeważnie tylko słucham. No i czasami RMF Dance sobie włączę. Dalej mamy podcasty, to właśnie już też wam pokazywałem, więc do tego wracali nie będziemy wracać. Zasubskrybowane podcasty. I moje odcinki, czyli tu mamy właśnie nowe, ja tego, no tutaj akurat wam nie pokażę, bo ja nie subskrybuję żadnego podcastu, ale duże będą wam pojawiały nowe odcinki, które nie są jeszcze przesłuchane,
ostatnio odtwarzane podcasty albo odcinki danego podcastu. Jak wam się spodobał dany odcinek i chcielibyście go sobie w przyszłości przypomnieć, no to tam macie taką możliwość. No i pobrane pliki, nie? A żeby pobrać, no to wchodzimy w podcasty. Wybieramy sobie, nie wiem, felieton Tomasza Obratowskiego. Wybieramy odcinek, który chcemy pobrać, wybieramy na menu i wybieramy opcję pobierz. Tutaj nam się kręci taka strzałka, to się ściąga. Już jest chyba pobrany. Nie, jeszcze nie. O, teraz jak się pojawił ptaszek, to jest pobrane. I teraz możemy odłączyć internet. I sprawdzę tylko, czy nam się nagrywa to, to jest ok. I możemy ten odcinek odtworzyć. Bez internetu. Teoretycznie, a w praktyce jest, jak widzicie, różnie. Ja nie wiem, od czego to zależy. Czasami się nie chce mi nawet pobrać nic. No dobra, nie będę się męczył, wyłączę to. Klikamy menu, usuń pobrany odcinek. No i jak widzicie, włączę tylko internet. A, usunąłem. A ten ptaszek to jest chyba oznaczenie, że jest odsłuchane, tak? Spróbuję włączyć na moment. A nie, jak jest odsłuchane, to jest niepogubione. Jak wiadomości na Messengerze. Jak tam nieodczytane, to są pogubione, a jak jest odczytany czat od tego, od odbiorcy, to jest niepogubiony. No, no i teraz jak widzicie, mam... A nie, usunęło mi. To tak, także to pobieranie działa. Tylko wczoraj mi to, dzień od poprzedniego... Przepraszam, poprzedniego dnia od nagrywania filmu nie chciałabym to coś działać. No, także możecie sobie, a tego nie chciałoby się, jak widzicie, dzisiaj odtworzyć, nie, to w trybie offline, tak, także ja nie wiem, to już polecam we własnym zakresie sprawdzić, czy to działa. No, no i tam to byłoby tyle odnośnie tego, dalej mamy moje odcinki, no to tam to wam się pokazałem. Gorące fakty. Też fajna sprawa, bo tu mamy różne artykuły i nowości, a gorące tematy w danym czasie, nie? I sobie możemy dany artykuł pyk otworzyć i nam się wczyta artykuł i sobie tak można, o, ja się zdjęcie się muszę poładować. O, i widzicie, mamy zdjęcie, jak na jakąś komunię włączyłem teraz, bo widać dzieci w albach. No ale jak widzicie, to oczywiście to robi łącznie przykład, nie? Że taki artykuł możemy sobie poczytać, nie? One są pobierane z portalu RMF24. Jest też aplikacja RMF24, taki agregator newsów, coś jak Google News. Ale jak chcecie filmu, to wam zrobię też o RMF24 filmik kiedyś. No i jeszcze mamy wyłącznik czasowy, to już o tym tam wspominałem, więc można tam ustawić czas, po którym się radio wyłączy automatycznie. Ustawienia AAC bądź MP3, czyli możemy sobie kodek audio wybrać, w jakim ma być rozproszone radio, ale ja polecam, czy podcast, ale ja polecam od siebie wybrać AAC+, bo on jest lepszej jakości. No nie, tej samej jakości co MP3, a jest mniejszej przepływności. Jak widzicie, 48 kilobitów na sekundę, a MP3 128. Także, a jakość jest ta sama, bo sprawdziłem. Więc polecam, zwłaszcza na dane komórkowe sobie wybierzcie AAC+. A na Wi-Fi sobie ustawcie MP3, bo to już raczej nie przeszkadza, nie? Ale ja będę korzystał z AAC+. Dalej mamy otrzymywanie powiadomień puls, możemy wyłączyć. Oczywiście zapisuję się ustawienia, ok. Możemy powiadomienia dezaktywować bądź aktywować na temat właśnie obserwowanych podcastów.
albo jakichś artykułów właśnie nowych, wyświetlać personalizowane reklamy. To proszę was, wyłączcie sobie to, bo to jest tak zwany ads bez personalization. To jest taka personalizacja reklam. Czyli oni wyświetlają reklamy tylko takie, które cię mogą zainteresować. Czyli zbierają dane na temat tego, jakiej muzyki słuchasz, jakich podcastów, kiedy i tak dalej. Nie wiem, jeśli to można to wyłączyć, to wyłączcie sobie to, bo to dla prywatności, nie? No i słuchawki zatrzymają radio po odłączeniu słuchawek przewodowych. Możemy sobie włączyć, jak masz telefon i jacka, bo niektóre nowe telefony nie mają jacka, to ta funkcja będzie działała. To wyłączysz Bluetooth, przedasz czy Bluetooth, chyba też to działa. To też się wyłącza, nie? Zatrzymuje się radio, jak odłączysz Bluetooth. No, to tą opcję można wyłączyć, to zatrzymywanie, nie? No i na końcu mamy linki do maila, do supportu, RMF On. Można napisać, jak coś nie działa prawidłowo, nie? No, no i ostatni link do oceniania aplikacji w sklepie Play. No, no i to byłoby wam, was, proszę was, drodzy rodacy, wszystko z tej aplikacji. Czyli teraz przejdziemy sobie na kompa, pokażę wam jeszcze stronę internetową, że tam ma, ale już nie w taki sposób głęboki jak to, tylko taki bardziej pobieżnie, nie? Więc widzimy się na komputerze. Dobra, jestem z wami z powrotem. Otwieramy sobie przeglądarkę dowolną. Ja sobie użyję Chroma, bo mam też Edge'a i czasami sobie Edge'a używam, bo to jest taki fajny syntezator darmowy, ale to kiedy indziej może. Otworzymy teraz sobie stronę RMF On, czyli www.rmfonłącznie.pl. O. No i mamy stronę usługi RMF On i tu możemy sobie włączyć. Mamy wyszukiwarkę na samej górze, radia internetowe, nie? 96 właśnie stacji. Możemy sobie tutaj te kategorie przeglądać, nie? Jak widzicie, popularne mogę przełączyć. Polecane listy przebojów i tak sobie to możemy przeglądać, nie? Listy, stacje, przewijać. Oj, coś przełączyć. Nie, dobrze, dobrze. Aha, to można nawet zobaczcie, możemy sobie, o, zaznaczyć, nie? Jakie mają być widoczne, o. O, i teraz mamy wszystkie widoczne na tej liście, nie? No, ja sobie to odznaczę, tak jak miałem, bo nie chcę problemów. To chyba jest opcje wyszukiwania są. A dalej są już kategorie tutaj wyżej, ale to za chwilkę. Dalej mamy co nowego RMF-ie, czyli właśnie te artykuły, które wam pokazywałem, te gorące fakty. Możemy, o, sobie przejść i nam się otworzy albo strona RMF FM, albo, o, RMF FM, to akurat się włączyło. Twoje 5 mini, jakaś reklama, jakiś konkurs może, ale są też tu linki do RMF 24, o ile dobrze pamiętam. Nic, a nie, to są gorące fakty. A to mamy co nowego w RMF FM, czyli nowości z radia. Jeżeli słuchasz RMF FM, ci się to spodoba. Nie? Ja tej stacji RMF FM powiem wam szczerze, że oni grają bardzo fajnie, ale mi się nie podoba jedna rzecz w RMF FM. A mianowicie wiadomości. One są według mnie za często. Wiadomości co pół godziny, to trochę według mnie za często. Także mówię teraz do grupy radiowej RMF, żeby coś pomyśleli na ten temat, bo moja opinia tylko wyłącznie moja, żeby nie było, jest to według mnie za często. Ja słucham innej stacji radiowej, gdzie są również wiadomości, ale one są rzadziej i jest dobrze. Kilka, nie, 4 czy 5 razy dziennie, tylko jest jak w telewizji i to w zupełności wystarcza, nie?
konkurencyjnej stacji Radia SK słucham, więc tam jest blok informacyjny, który się nazywa SK News. Ja on występuje tylko 5 razy dziennie chyba. Ale on jest za to dłuższy, nie? Rzadziej jest, ale jest dłuższy. Także ja bym takie rozważał takie coś. Raz jest rano chyba krócej, później jest dłużej i na wieczór jest później na wieczór chyba jest najdłużej. Chyba pół godziny czy 20 minut. Nawet więc takie moje zdanie. No i dalej mamy co nowego w RMF FM i właśnie gorące fakty, czyli linki do RMF24. Niektóre też z RMF-u pochodzą. O, to, no, to jest link nawet, no, do RMF24, jak widzicie. Dobra. To tyle, do góry mamy podcasty, czyli właśnie linki do podcastów. Już wam nie będę włączał. Może pokażę, jak to działa. O, widzicie, mamy odcinki, jak na telefonie. Mamy linki do RSS-a, czyli Really Simple Syndication. Na dole mamy playera, możemy się aktywować. Przewijać do przodu, do tyłu, wyciszyć, listę odcinków wyświetlić albo schować. Tak to wygląda. Dalej mamy linki do RSS-a właśnie, na Google Podcasts, czyli aplikacja agregator podcastów od Google, Apple Podcasts, czyli agregator podcastów od Apple, ale tylko na iPhone'ie. Na Spotify mają podcasty również, czyli możesz słuchać podcastów od RMF On na Spotify, jeżeli ci ta aplikacja nie pasuje. No i słuchaj na streamie, czy jak to sobie zaptaskujesz, to będziesz miał powiadomienia w przeglądarce. Ale trzeba mieć specjalne rozszerzenie zainstalowane, żeby te powiadomienia działały. Jak nie zainstalujesz i zaptaskujesz ten stream, to ci nie zadziała. Nie będzie powiadomień. Dalej mamy linki do aplikacji. I tu mamy aplikacje na Androida, na iPhone'a, iPada, na Windowsa. A mogę zrobić również osobny film, ale ja tej aplikacji nigdy nie instalowałem na Windowsa i raczej nie będę instalował. To już jak chcecie, to napiszcie, to mi to zobaczymy. A może mam? No nie wiem, zobaczymy zaraz. Dalej mamy aplikację na rozszerzenie do Google Home'a, właśnie do tych powiadomień, do tych podcastów. I tam też można wybrać sobie radio. Wiem, bo sprawdzałem, ale potem sobie usunąłem to rozszerzenie, bo ja radia internetowego na komputerze nie słucham, ja raczej na telefonie właśnie częściej. Aplikacja na Smart TV od Samsunga, na Tizen, czyli na telewizory od Samsunga i RMF On w serwisie Zebra. To jest taka, Zebra to jest też taka baza stacji radiowych. Możemy sobie kliknąć o i... No i co, odświeżyła mi się tylko strona i się nic nie stało. Chyba, no. Także, no bynajmniej Zebra, jak ktoś wie co to jest, czy Zebra, nie wiem jak się to wymawia. Bo ja dwa dni temu dopiero o tym się dowiedziałem, dwa dni temu. Od nagrywania filmu, nie więc. Dobra, no i ostatnia zakładka, czyli e-emitter. Aplikacja HBBTV. Czyli też na Smart TV aplikację na telewizor. No i się odświeżyła strona. Widocznie to trzeba na telewizorze włączyć. Żeby to się... No bo na przykład sklep Play powinien się wczytać, bo sklep Play na komputerze jest dostępny. O. Tak samo App Store też można przejrzeć sobie na komputerze. Nawet z Windowsem, nie? Dobra, dalej mamy listę stacji, tak sobie możemy przeglądać jeszcze stację i którą sobie wybrać i w ten sposób to działa. O, mamy takiego playera i mamy możliwość sobie włączenia jeszcze
Tutaj dodaj do słuchanego radia serwis informacyjny i podcasty. No to jak mają jakieś podcasty w trakcie słuchania radia, to możemy to sobie wyłączyć bądź włączyć, to wtedy wiadomości na przykład nie będzie w RBS albo jakiegoś podcastu. Można to pominąć, co jest według mnie takie dziwne, ale tak można zrobić. I słuchać ulubionych podcastów możemy włączyć, nie? Możemy schować podcasty, a to powątpiewałbym. A nie, dobra, zmyliłem was. To jest do ukrywania i chowania podcastów od RMF, od wybranej stacji. I tyle. To powinno być pokaż ukryj podcasty. Tak, to powinno być napisane. A tej drugiej opcji nie powinno być w ogóle. A nie, pokaż ukryj ulubione podcasty, a tutaj pokaż ukryj podcasty z stacji, wybranej stacji radiowej. No i wyszukiwarka na końcu. Nie? O. Przydałoby się tu jeszcze konto jakieś, żeby można było sobie dodać do ulubionych, nie? Stacje jakieś i zasynchronizować między urządzeniami. Bo na przykład na mojej Xperii starej zainstalowałem RMFON, to tam nie miałem tych ulubionych, co dodałem do LG. Tak samo podcastów nie było, niektóre subskrybowałem. Do podcastów zwłaszcza by się to konto przydało. No ale nie mamy, no to nagrywanie filmu. Nie, jeszcze możemy, mamy okładkę płyty i możliwość ocenienia stacji. I głośność można wyregulować. No i to wszystko. Więc będziemy kupali się z wami. Żegnam, wiem, film pewnie długi, nie wiem czy nie dłuższy od poprzedniego, ale usługa warta uwagi, więc polecam, a ja się będę z wami żegnał. Piszcie, czy korzystacie z RMF On, czy inny, no tego RMF On, tak? Czy słuchacie stacji radiowych od RMF? Jakieś opinie możecie też swoje w komentarzu dawać. Liczę na lajki, subskrypcje kanału po więcej. A ja będę się z wami żegnał. Dzisiaj suchara nie będzie, bo żadnego nowego nie znam. Ciekawego, więc nie będzie. No, więc się z wami żegnam w takim razie. Zdrowie, trzymajcie się, zrobię. Do zobaczenia. Cześć.